No widzicie, to jest tak, że jedna sytuacja może zmienić kompletnie bieg zdarzeń, bo mówię o sytuacji, która miała miejsce w półfinale, kiedy to niestety miałem awarię skrzyni biegów i zostałem tylko na czwartym biegu. W związku z tym startowałem z drugiej linii w finale. Tak naprawdę to, co się wydarzyło, to jest konsekwencja dnia wczorajszego i właściwie tego, co wyjaśnialiśmy z zespołem sędziów sportowych w dniu wczorajszym i w dniu dzisiejszym przed zawodami. Mianowicie wczoraj miała miejsce inna sytuacja, mianowicie taka, że przed prawym nawrotem była sytuacja taka, pokażę wam na telefonach, że ja byłem z przodu, Marcin dojeżdżał i zaczął mi tu wchodzić pod pachę i ja mu zamknąłem drogę przed prawym nawrotem. On mnie pyknął i tak dalej. Ja myślałem, że ja mogę mieć do niego pretensje, natomiast zespół sędziów sportowych wyjaśnił nam, że jeżeli gdyby Marcin był ciuteczkę w ten sposób, to miałbym prawo mu zajechać drogę. Jeżeli się zakładaliśmy zderzak jego przedni o tylny, to ja powinienem mu dać drogę, czyli nie mogę mu ściąć drogi. To dokładnie kasus tego, co się zdarzyło właśnie teraz w finale. Marcin był koło mnie, nie był całkiem przede mną, tylko był na tej wysokości, skręcił. Bum, ja w niego wjechałem. To jest dokładnie ta sytuacja, która została dzisiaj rano i wczoraj wieczorem kilkukrotnie wyjaśniana przez zespół sędziów sportowych na wniosek Marcina, który miał o to pretensje. Więc tak jak zostało ustalone na jego wniosek, tak się przed chwilą stało. Według mnie, powiem szczerze, ten przepis jest bez sensu. Bo jeżeli zakładamy się o jeden zderzak, to tak naprawdę patrząc w lusterka nie widać dokładnie, czy ktoś jest na wysokości mojego zderzaka, czy jest może 5 cm za zderzakiem. Ale przepis ponoć tak jest, takie są zasady. Dzisiaj to rano ustaliliśmy i właśnie tak się dzisiaj zdarzyło. Także według mnie Marcin powinien za to dostać karę, tak samo jak powiedziano mi, że ja powinienem dostać karę w dniu wczorajszym za to. Tylko tyle, mam wyjaśnienia. Natomiast myślę, że będzie dużo emocji przez cały sezon, bo jest takie napięcie wśród kilku zawodników z klasy Supercars i jeżeli będą tak wyglądały wszystkie eliminacje, to po pierwsze będzie bardzo emocjonująco, po drugie będzie bardzo drogo i będzie bardzo niebezpiecznie. Zobaczymy, z jakim skutkiem na koniec sezonu. Dziękuję za uwagę.